imieniu pani dyrektor Anny Tunej oraz pracowników Muzeum Miejskiego Żywcu serdecznie witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu związanym z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Witam serdecznie pana burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Ślagora, którego się przysłoniłam. Mieszczanina Żywieckiego. Witam serdecznie Państwa, Krystynę i Tadeusza Molińskich, naszych darczyńców, o których będziemy spotkania. Serdecznie witam asystę żywiecką, która przyjechała oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnych Ojcowianic Wieprza, które niebawem się Państwu tutaj też zaprezentuję. No i przede wszystkim witam serdecznie Państwa, naszych gości, którzy przybyli właśnie na uroczystość związaną z dziedzictwem kulturowym, z obchodami po raz już 27 Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Myślą przewodnią tegorocznych uroczystości jest polski splot. Splot, gdy mówimy splot, patrząc na naszych pięknych mieszczan i górali, mamy przede wszystkim na myśli tkaninę, mamy osnowę i mamy różne wątki w tych tkaninach. I w tym kontekście na polski splot możemy też popatrzeć z różnych punktów widzenia, również na sploty wydarzeń, na sploty zjawisk kulturowych, które tworzą kulturę, z której wyrastamy. Jesteśmy grupą leżącą na Małopolsce, w zachodnio-południowej części Małopolski, na granicy ze Śląskiem. I tutaj właśnie to pogranicze małopolsko-śląskie, ale również pogranicze polsko-słowackie powodowało, że sploty bardzo mocno się przejawiały w tworzeniu naszej kultury. Te sploty nie dotyczyły tylko wydarzeń historycznych, nie tylko związane były z położeniem geograficznym, ale te sploty również związane były ze zjawiskami społecznymi, między innymi z oddziaływaniem kultury warstw wyższych, warstw elitarnych na tworzenie się kultury w warstwach kiedyś nazywanych właśnie niższymi. I zobaczymy to dzisiaj właśnie na przykładzie ubiorów, które nosili nasi przodkowie. My dzisiaj na ubiór, który widzimy prezentowany właśnie przez naszych gości, mówimy strój. Nasi dziadowie nie mówili, że noszą strój. Owszem, wystroili się i mówili, wystroiłaś się, wystroiłeś się, ale strojów nie nosili. To był ich ubiór, to był ich codzienny, świąteczny, czy jeszcze bardziej uroczysty ubiór. Żyjemy w XXI wieku. Te stroje możemy w takiej wersji, w jakiej powstały na przełomie XIX i XX wieku, bo to jest ten czas, kiedy kształtowały się po przemianach społeczno-ekonomicznych właśnie stroje charakteryzujące poszczególne grupy etnograficzne, możemy na te stroje właśnie tak patrzeć jak nasi przodkowie i nosić je na uroczystości, ale możemy również być inspirowani tymi strojami i korzystać z różnych elementów ubioru. Stąd ja dzisiaj jestem tak bardziej, może nie w panonie ubrana, ale mam symbole, które właśnie moje pochodzenie kulturowe w jakiś sposób uzasadniają. Dlatego, że my dzisiaj mamy inne warunki życia, inne realia, ale też człowiek jest człowiekiem wolnym i ma prawo wyboru tego, co chce reprezentować.
mężczyzna, który przyprowadził nasze kobiety, nasze koralki. Wiecie Państwo, jak to jest? Kobieta tworzy przestrzeń w domu, mężczyzna ochrania. Mężczyzna był tym, który był mobilny, mógł się przemieszczać, mógł się poruszać po to, żeby przynosić do domu wszystko to, co jest rodzinie do życia potrzebne. A tam oczekiwały na niego kobiety, właśnie kobiety z rodu. Strój górali żywieckich męski jest takim strojem, który najmniej podlegał transformacji. Był szyty z naturalnych tkanin, z lnu, z płócien lnianych oraz z sukna tworzonego z owczej pełny. To były dwie podstawowe tkaniny, tkaniny naturalne, tkaniny bardzo zdrowe, powiedzielibyśmy dzisiaj ekologiczne, ponieważ te tkaniny pozwalały zachować człowiekowi naturalną temperaturę ciała. Proste kroje, koszuli sukienne, pączo, prosty krój, sukienna gunia, prosty krój, pączo, pączo podłużne, koszula, pączo poprzeczne, mówiła na spodnie sukienne, uszyte z sukna, były dopasowane, ale nie sięgały do pasa, tylko do bioder. Stąd można było bez problemu spinać się po górach, a zwłaszcza pierwce, które nie posiadały podeszwy, tak jak to dzisiaj mamy w naszych fundach, pozwalały czuć grunt pod nogami. Czyli pozwalały na kontakt z ziemią, z miejscem, po którym się wędrowało, żeby praktycznie, a przede wszystkim ochraniał jamę brzuszną i ochraniał kręgosłup, ponieważ góral w tym stroju występował i w czasie pracy, i w czasie uroczystości. Ten strój uroczysty, jak się zniszczył, zdzierał, służył na co dzień. Do tradycyjnego stroju góralskiego dochodzi gunia, bardzo właśnie prosta w formie, ale zdobiona. Zdobienie guni wzdłuż krawędzi szodu pozwalało odczytać, z kim mamy do czynienia, a przede wszystkim pozwalało odczytać status ekonomiczny, zaglądania wątków kulturowych. Czyli kaftan z rękawami, uszyty z sukna fabrycznego, ewentualnie bez rękawów kamizelka, czyli wróclik, pod spodem ma nasz kurat właśnie założony taki wróclik. Są to elementy ubiorów, które powszechnie występowały w całej Europie Środkowej, wśród kobiet. A teraz widzimy naszego górala właśnie w takiej klasycznej formie, która jest Państwu bardzo, bardzo znana i oczywiście z laską, z palicą, z piętrą laską, która służyła też w różnych sytuacjach do bardzo różnych celów, między innymi też do ochrony, bo taką też funkcję ta laska pełniła w barokie korsecie. Tak jak wspomniałam, podstawowymi surowcami były płótna, lniane płótna, potem pojawiły się płótna bawełniane. Widzimy tutaj muralkę według opisów właśnie XIX-wiecznych, całą ubraną na biało. Proszę zwrócić uwagę, na ramionach ma rańtuch, element ubioru, który pochodził właśnie z warstw elitarnych. Od czasów renesansu występował w strojach kobiecych. Rajtów zakładany był na głowę, on był ozdobiony pasmanterią wokół krawędzi. Mógł też być ozdobiony rodzajem falwanki wokół pasa zdobiącej właśnie tą część garderoby. Poproszę naszą koleżankę, żeby została, a następną naszą modelkę w gorsecie. Gorset był tym elementem, jak wspomniałam, który przystrajał strój kobiecy i widzimy rozwój form i rozwój zdobienia. Poprosimy o pokazanie zdobienia na naszym gorsecie wyszywanym. Przełom wieku, początek XX wieku, zmiana warunków ekonomicznych. Mamy rozwój. I zwrócimy teraz już uwagę, że to już nie jest tylko linia, która zdobi, ale to już są płaszczyzny. Powierzchnia jest zdobiona wielowarnym kantem płaskim, też kantem atłaskowym. I co jest ważnego? Co zauważamy na zdobieniu strojów ludowych? Widzimy najważniejsze zasady panny. Były spódnice kolorowe, kwieciste spódnice. Kwieciste spódnice. Tybetowe spódnice, które można przechodzić, tak pokazać Państwu, tak. Tybetowe spódnice kwieciste, które pojawiły się na przełomie wieków w różnych kolorach, drobne różyczki, czy też drobne
nawet owoce typu śliwki, te spódnice zakupy. Więc nie było niebieskiego korsetu z niebieską spódnicą, tylko na zasadzie kontrastu. Tak jak wielobarwna jest natura, tak wielobarwny był strój góralski. To nie znaczy, że nasze na spódnice przypasywano fartuch, mniej lub bardziej zdobiony, również zależało to od możliwości finansowych i umiejętności kawciarskich. Kobiety mogły same wykonać fartuch, odnawiając go fartem, ale mogły też kupić na targu gotowe elementy, które przydały do fartucha, albo w metrażu płótno wyfartowane.